Witam Was już w ostatnim filmie z tej serii, aż sama w to nie wierzę. Natomiast myślę, że to jest odcinek dla tych osób, które po prostu w niedalekiej przyszłości myślą o może właśnie skonstruowaniu takiego chowu bezstajennego dla swoich koni, czy też może dla koni pensjonariuszy. No mniejsza o to. Natomiast w tym filmie dzielę się swoim doświadczeniem i tym, na co warto zwrócić uwagę przede wszystkim, właśnie konstruując takie padoki. I też w zasadzie mówię o tym, jakbym zrobiła teraz jeszcze, bo podejrzewam, że znowu wejdę jeszcze raz do tej samej rzeki. I to jest chyba nieuniknione. Także mam nadzieję, że film będzie dla Was przydatny. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać łapką w górę. No i tymczasem zapraszam Was do oglądania. No i jak zawsze przypominam, prezentacja chów bezstajenny kontra chów boksowy, korzyści płynące z natury, dla natury konia, jesteśmy przy tym temacie i jest to ostatni odcinek, ponieważ dzisiaj zajmę się tematem, organizacją i przystosowaniem wybiegu. Także pamiętajcie, że poprzednie filmy są na kanale, warto podejść chronologicznie, a tymczasem przechodzę od razu do rzeczy. I dzisiaj zacznę znów od grafiki, którą widzieliście na miniaturze tego filmu. Teraz widzicie ją w pełnej okazałości. I słuchajcie, trochę Wam myślę, że ułatwię temat, jeżeli Was interesuje w ogóle to, w jaki sposób zagospodarować przestrzeń dla koni, dla chowu bezstajennego. Żebyście nie wyglądali jak ta właśnie właścicielka, która godzinami gdzieś tam spędziła mnóstwo czasu na tym, żeby przytulne schronienie swoim koniom przygotować, a one finalnie wybrały burzę śnieżną i siedzenie na zewnątrz i hasanie gdzieś tam, jak widać, pod drzewkami, zamiast właśnie tej ciepłej, przytulnej wiaty. Ja się patrzę na tą grafikę i w zasadzie powiem Wam szczerze, że widzę trochę siebie, bo w zasadzie od samego początku ja też mówiłam Wam, że to był u mnie proces przejścia z jednego chowu do drugiego, bo stało się to, przypominam, po 21 latach trybu chowu boksowego nagle zaczęłam prowadzić chów bezstajenny. No i też właśnie jak ta pani tutaj z tej grafiki, w zasadzie na samym początku to myślałam, że to tak też będzie wyglądało, no ale realia i konie oczywiście pokazywały mi zupełnie inne wartości, którymi się kierują w swoich wyborach, niż jak my ludzie. A o tym też już była mowa przy okazji prezentacji, przy okazji w zasadzie filmiku spontanicznego o potrzebach koni. W prawym górnym rogu Wam go podlinkuję, także tych zainteresowanych, co go jeszcze nie widzieli, zapraszam. A teraz przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o obszar takiego pastwiska, jest przyjęte, że niby minimum powinno być pół hektara na konia, jeśli chodzi o wypas. Natomiast mnie zawsze uczyli, żeby to było jednak w idealnych w zasadzie warunkach na jednego konia powinien przypadać hektar pastwiska. Tak, no hektar i no, w założeniu jeszcze może być to hektar przecinek dwa. Z tego względu, że jednak, jak sami wiecie, pogoda jest różna i ta trawa, to pastwiska również ze względu na czynniki atmosferyczne są różne, więc żeby tego nie brakło. I to by były idealne warunki, natomiast minimum pół hektara na konia. Natomiast jeżeli właśnie chcemy jeszcze z tej przestrzeni pobierać siano, to już to założenie hektar przecinek dwa powinno być ok i wtedy jak gdyby mamy konie zabezpieczone na lato, sezon pastwiskowy i też na sezon zimowy, gdzie karmimy sianem. Ale tu zawsze trzeba mieć margines i rezerwę. Myślę, że wszyscy z końmi to doskonale o tym wiedzą, ze względu też na to właśnie, że konie, które przebywają na zewnątrz, jeżeli będzie akurat surowa zima, to uwierzcie mi, że one mają spalania razy półtora. Ja się śmiałam, że dokładnie tak samo jak i piec się zachowywały, bo w zasadzie koń w środku też ma piec i po prostu potrzebowały więcej tej kaloryczności, tych posiłków i stały, po prostu nie odklejały się od tych polotów, jadły, jak były temperatury już mocno poniżej zera, to były akurat około 15 stopni do 18 na minusie i one wtedy faktycznie miały dużo większe zapotrzebowanie kaloryczne, ale jest to logiczne. Także właśnie przygotowaniu takiego obszaru w momencie, kiedy chcemy pobierać z niego również, kosić łąki na siano, to warto jednak mieć ten przelicznik hektar przecinek dwa. To jeśli chodzi o obszar. Natomiast w kwestii ogrodzeń, no na pewno to, co odradzam po swoim doświadczeniu, to gdzieś tam słupki drewniane, z tego względu, że wiadomo, ząb czasu i konserwacja tego, one gniją i po prostu trzeba je cyklicznie gdzieś tam
wymieniać. No wiadomo, że cały płot nam naraz nie poleci, aczkolwiek są dużo lepsze alternatywy jakichś słupków z kompozytu czy też słupków betonowych. Natomiast właśnie jeśli chodzi też o ogrodzenia, bo to się z obszarem troszkę będą mieszać, w zależności od tego, jakie mamy warunki, bo nieraz jest tak, że mamy padok, który jest troszkę mniejszy, ale jest na przykład bliżej domu i ma dużo trwalsze ogrodzenie, takie bardziej stałe, stabilne powiedzmy, a też mamy pastwiska ogrodzone zwykłymi słupkami, słupkami plastikowymi na przykład i po prostu podłączoną taśmę pod prąd. Tak? I na przykład konie sobie pasą się na tych łąkach do jakiegoś tam wieczora, a następnie są zganiane na ten padok bliżej domu, no bo wiadomo, gdzieś tam się lepiej z tym czujemy, na pewno śpimy spokojniej, tak? I takie warunki też niektórzy zapewniają. No, znam takich kilka stajni osobiście. No i słuchajcie, i wtedy właśnie jeśli chodzi o to ogrodzenia, to tak jak powiedziałam, może być to po prostu opcja taka, że będą bardziej trwałe koło domu, a plastikowe, zwykłe, ogrodzone gdzieś tam za domem, tak? Natomiast u mnie osobiście były to drewniane właśnie niestety słupki, które ząb czasu po prostu już tam mocno naruszył, bo ja wykorzystywałam przestrzeń, która już była wcześniej wykorzystana, zaprojektowana w zasadzie przez kogoś, a ja ją po prostu gdzieś tam pod siebie zaktualizowałam trochę, czy tam przebudowałam lekko jakiś tam padok. Natomiast te słupki faktycznie trzeba było cyklicznie wymieniać, była tam też na 1,80 m jakoś siatka, 1,50 m w zasadzie. 1,50 m, 1,80 m miejscami siatka leśna i też pociągnięte od wewnątrz izolatory. Natomiast powiem Wam, że te izolatory i ta taśma w zasadzie później no, nie miało to większego sensu z tego względu, że żeby nie było wspięć, właśnie taśma nie powinna dotykać krzaków, a tam to praktycznie było no, niemożliwe, bo teren był tak zakrzaczony i tak zalesiony, że na granicy po prostu gdzieś tam już przytulona do tych drzew ta siatka leśna była i to było jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli Wam się będzie wydawało, że konie generalnie w niektóre zakamarki nie docierają, właśnie takie chaszcze, krzaki i tak dalej, no niestety docierają, bo ja cyklicznie odwiedzałam, chodziłam właśnie po ogrodzeniach i to się przedzierałam dosłownie z maczetą po takich krzakach, gdzie no znajdowałam całe mnóstwo odchodów, także one doskonale wiedziały, gdzie ten płot się kończy. I w momentach, kiedy nie było mnie u nich, to one po prostu grasowały po całym terenie i go eksplorowały. A przypominam, że na jednym właśnie z pastwisk miały 16 hektarów, także no miały gdzie hasać. Tak? I on był teren bardzo właśnie też pokryty, swój własny las miały. Także miały całe mnóstwo w ogóle kryjówek. Natomiast tak, jeśli właśnie chodzi o te ogrodzenia, gdybym miała to zrobić raz jeszcze, to myślę, że zainwestowałabym w tym przypadku w słupki betonowe bądź kompozyt. I to na pewno, żeby nie musieć koło tego latać. Dalej bym myślę, że rozciągnęła siatkę leśną i ewentualnie jakiś tam izolator, aczkolwiek no to jest w zależności od tego terenu, jakim dysponujecie, bo tutaj o takich rozwiązaniach typowo ogrodzeniowych myślę, że to już nie ma co się więcej zagłębiać, bo bym musiała indywidualnie do każdego przypadku podejść, żeby Wam po prostu cokolwiek doradzić. Natomiast no faktycznie taka porada też już za chwilę będzie możliwa, bo już za chwilę oficjalnie rusza moja strona, gdzie to po prostu po różnych zmianach i rewolucjach będzie funkcjonowało i tam też między innymi będzie możliwość po prostu skonsultowania się ze mną, umówienia się na taką konsultację. Tak? Natomiast to był taki przerywnik ode mnie. Natomiast jeśli chodzi o pastwisko i pielęgnację, no bo to też musimy wziąć pod uwagę, ponieważ konie również są odrobaczane, 2 razy do roku powinny być i przed takim sezonem pastwiskowym również to powinno się zadziać. No ile mamy te konie w boksie, no to ten obornik, no pasty przeważnie się daje dzień przed wyrzuceniem obornika, czy tam 2 dni i to po prostu później jest gdzieś tam sprzątane. Natomiast właśnie co w przypadku, kiedy funkcjonujemy na trybie bezstajennym. I tutaj też napisałam, że warto mieć taki właśnie padok do zadań specjalnych, czyli właśnie podajemy tą pastę i mamy taki wydzielony padok, gdzie te konie po prostu przebywają tam na tej mniejszej przestrzeni powiedzmy przez ten dzień, dwa i wtedy ten padok jest dużo łatwiej nam posprzątać z tego, co one z siebie wydaliły. No to jest naturalna kolej rzeczy w tym przypadku, jeśli chodzi o odrobaczanie. Natomiast taki padok do zadań specjalnych to też jest właśnie dla mnie padok, na którym konie również zimują, mają takie zimowisko. Trochę mniejsza przestrzeń, na której po prostu
na której rozdzielamy im siano. I to też powinno być jak gdyby w tym zagospodarowaniu tego terenu uwzględnione, tak żeby po prostu później się nie okazało, że no w zasadzie no gdzie te konie będą zimować. Nie? I to warto wiedzieć. No i teraz właśnie jeśli chodzi o to pastwisko i pielęgnację, to jeszcze jest coś takiego, kiedy kończy się ten sezon pastwiskowy, już zaczynamy to dokarmianie sianem, no to należałoby te niedojady skosić bądź też zmulczować. Tak? No, myślę, że akurat mulczowanie, jeżeli mamy niedojady, jest dużo łatwiejsze i też to bardzo estetycznie wygląda i w ten sposób po prostu jakby szykujemy to pastwisko na kolejny sezon, nie zostawiamy tych niedojadów, no bo to po prostu później nam się odbije na następnym sezonie. Także to kosimy bądź też mulczujemy w zależności od tego, jakie tam mamy warunki. Istotne jest to właśnie, żeby jednak wziąć pod uwagę te pastwiska do zadań specjalnych i to jest coś, co ja bym na pewno na dzień dobry po prostu projektowała w momencie, kiedy znowu się zacznę zabierać za ten temat. I też tak naprawdę planować i wiedzieć przede wszystkim, że o to pastwisko też między sezonami trzeba zadbać. Także tyle w tym temacie na razie. A jeśli chodzi o system karmienia sianem właśnie, bo w momencie, kiedy konia mamy na takim, konie w zasadzie mamy na takim zimowisku, to jest troszkę mniejsza przestrzeń. Słuchajcie, z tego co dobrze pamiętam, to 10,75 to jest taka przestrzeń intymna konia w zasadzie, taka jego przestrzeń osobista. I to co mi się sprawdziło, to rozstawianie właśnie balotów siana od siebie w takich odległościach, uwzględniając właśnie tą przestrzeń intymną konia. Ja akurat to robiłam co 12-15 metrów. I to było jak najbardziej ok, bo uwierzcie mi, że jak ta przestrzeń była poniżej 10 metrów, to koń, który był nadrzędny, potrafił 3 na przykład baloty zagarnąć dla siebie, mimo że było ich naprawdę całe mnóstwo i tam starałam się nie dopuszczać do takiego czegoś, że nagle po prostu tego siana brakowało, aczkolwiek o tym też muszę powiedzieć, bo była sytuacja właśnie, no jak to na wioskach bywa, gdzieś tam był kryzys siana. To była taka akurat sytuacja, że siano zostało zabukowane, zarezerwowane i nagle któregoś pięknego razu odbieram telefon, w zasadzie już prawie wykręcając telefon po kolejną dostawę. Ja odbieram, słuchajcie, telefon, gdzie pan mi oznajmia radośnie, że przyjechał jego kolega i to wszystko, co miał dla mnie, w zasadzie jemu sprzedał. No wie pani, no znajomości, nie? No znamy się z kolegą nie od dziś. No mówię super, po prostu cudownie, a ja z panem byłam dogadana na tyle i tyle. No i się okazuje, że no tyle z umowy. Także taka przestroga ode mnie. Szczerze teraz umowy pisemne. I ja już się nie będę z tym szypać. Naprawdę, bo to w jakim ja sytuacji zostałam postawiona, wtedy było chyba ich ze 12 sztuk na zewnątrz. Zima, czas na dostawę, żeby nie brakło, żeby właśnie nie wywoływać tych agresywnych zachowań, a tu nagle taki delikwent właśnie wam mówi, że no po znajomości sprzedał wszystko to, co ja sobie zarezerwowałam. No i trzeba było co zrobić? Oczywiście wsiąść w auto, jeździć po wiosce. Ale faktem udało się to wszystko załatwić i chwała szybkiej organizacji. Natomiast to, co jest właśnie ważne z tym sianem, to to, żebyście na zakładkę je dokładali, żeby tego po prostu nie brakło. No i te odległości są niesamowicie ważne i to mi się sprawdziło. I przede wszystkim system karmienia sianem. To, czego mnie nauczyły konie, to ustawiania siana pod różnymi wiatrołapami. Bo w momencie, kiedy macie zimę i w ogóle była zima z takimi strasznymi właśnie anomaliami pogodowymi, w tym orkan Nadia zaliczyliśmy, i one same mnie nauczyły, które baloty właśnie, które były przy tych ścianach ustawione, tak naprawdę wybierały, no, bo były naturalnie ochronione od tych wiatrów i przede wszystkim mogły normalnie sobie tam przetrwać tą wichurę, a jeszcze oprócz tego normalnie jeść, bo jakbym podejrzewam po środku pola bardziej porozstawiała te baloty, no to by było nieciekawie, tak? No na pewno ustawiłyby się względem wiatru w dany sposób, natomiast no można by było mocniej tego konia narazić na te czynniki atmosferyczne i go po prostu przewiać, bo to też jest, słuchajcie, możliwe. Dlatego warto jest ten system karmienia sianem właśnie
sobie gdzieś tam zaplanować. I też przede wszystkim, bo na moich filmikach widać, właśnie też jedna pani mi zwróciła na to uwagę, że nie ma żadnych daszków nad sianem i tak dalej, a pani była właśnie uczona od dziadka, że nie może w ten sposób siano być, bo gnije, moknie w ogóle. Natomiast to była taka sytuacja, że tego siana starczało raptem na 1,5 tygodnia do 2, by było na tyle koni przygotowane i na tyle one szybko je zjadały, że tam nie było w ogóle tych procesów gnicia, bo one nawet by się nie zdążyły zacząć. Tak? Natomiast faktycznie w planach było robić takie zadaszenia, a chociażby z tego względu, żeby nie marnować tej paszy objętościowej, bo ona w niektórych regionach Polski, wiecie, że jest na wagę złota. Także takie zadaszenie warto sobie gdzieś tam po prostu wziąć pod uwagę i zaplanować. Natomiast tak, żeby po prostu nie marnować, bo konie też, słuchajcie, później no, mogły się załatwiać na tym, co po prostu spadało i one tego później wiadomo, że nie zjadły, tak? Czy też się wyleżały na tym. I w momencie, kiedy one no, takie siano gdzieś tam przy okazji jedzenia no, zapaskudziły, no to tego później nie ruszyły, więc szkoda tego siana, więc warto jednak ten daszek gdzieś tam, to zadaszenie mieć. Zresztą są takie też nakładane specjalne, to wygląda jak kosze na śmieci plastikowe w zasadzie i to też jest gdzieś tam opcja do przemyślenia i faktycznie ja byłam na takim etapie, gdzie takie coś miało zostać po prostu stworzone. Także jak najbardziej warto mieć zadaszenie nad sianem, żeby ono po prostu gdzieś tam było bardziej wykorzystywane, mniej marnowane. Tak? I przez to no, nie tracicie aż tylu pieniędzy, wiadomo. Tak? A jeśli chodzi o system do karmienia paszą treściwą, no to ten system wygląda tak, jak zaplanuje sobie owy właściciel, bo jeżeli faktycznie mamy konia, który jest na chowie zewnętrznym i jest on brany w trening, to później po treningu taki jeździec po prostu tego konia dokarmia. Natomiast najczęściej dokarmianiem zajmują się osoby, które taki chów prowadzą i my mieliśmy akurat taki system, że zabieraliśmy konie przez bramki czy też we wiacie, która była skonstruowana, były zawieszone żłoby i w ten sposób je gdzieś tam karmiliśmy. I to nie był jakiś, powiem szczerze, uciążliwy system. To było wszystko do zrobienia w ciągu godziny. Natomiast wiadomo, że jak jest tych koni więcej, no to trzeba coś innego wymyśleć. Także taki system do karmienia paszą jeszcze możecie zrobić, właśnie wam pokażę tutaj na takich workach. Z tego względu, że to jest coś, co ja po prostu w danym momencie testuję i mam wrzucić do oferty na sezon jesienny i na pewno jak już zacznę to produkować, to też będzie filmik, w jaki sposób tego konia do tego przystosować i jest to system, który akurat tam się przy tych koniach po prostu sprawdził, bo one przede wszystkim niesamowicie ufają swoim opiekunom i to jest fakt. No, myślę, że do tego też powinniśmy wszyscy zmierzać. Dzisiaj tak? Twój oblubieniec. Na początku miał tylko problem, żeby mu to założyć na głowę. Ogólnie jak widać, nie są takie głupki. Mają do nas zaufanie, więc jakby widzą, że to nie jest nic złego. Także jest to coś, co należy sobie gdzieś tam zaplanować. No, sami wiecie, czy chcecie ten chów bezstajenny dla swoich klientów, pensjonariuszy, czy też na swój własny użytek i wtedy po prostu projektujecie to pod siebie. Natomiast jeśli chodzi o schronienie, las czy też wiatę. Super, jeżeli macie schronienie w postaci właśnie lasu, czyli taką naturalną wiatę i te konie mogą wejść do środka, one to niesamowicie wykorzystują, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy po prostu tam się chronią przed tymi robalami w cieniu i w ogóle no jest znacznie tam przyjemniej, bo to też faktycznie doświadczałam u siebie po prostu podczas tego chowu, że te konie bardzo często stały w lesie. I powiem szczerze, że jeżeli macie w zasadzie las, to ta wiata jest wam niepotrzebna, dosłownie, tak? Bo widziałam, jak to funkcjonowało, ono znacznie. Oczywiście one się ewentualnie za nią chowały, jak gdzieś tam pod wiatr podwiewał, ale najczęściej stały na liniach przy brzegu lasu, jeżeli gdzieś ten wiatr wiał, tak? Natomiast teraz wam pokażę filmik i taki mój rysunek. W zasadzie techniczny, nietechniczny, ale mam nadzieję, że będzie coś z niego wynikać. Także pokażę wam właśnie, jak wyglądała ta moja wiata.
i pokażę Wam też taką wiatę, którą bym zaprojektowała i tylko i wyłącznie pod siebie do skarmienia koni, kiedy bym miała po prostu las na tym obszarze, w którym konie funkcjonują. I teraz dla potrzeby stworzyłam taką oto bryłę. No taki techniczny, nietechniczny, mam nadzieję, że coś będzie z tego widać, dlatego teraz Wam troszkę o tym opowiem. I teraz tak, tutaj ta przestrzeń, powiedzmy, że to jest o, numer jeden, to była ta wiata główna, gdzie konie miały wejście, natomiast tutaj numer dwa to był taki składzik, który można było wykorzystać na siano, czy też różnego rodzaju przybory, nie wiem, albo narzędzia i go przechowywać. Tutaj był pod trójką osobny boks. Natomiast osobny boks i w zasadzie tak, wiata miała tu z tej strony dostęp, tu były takie specjalne drzwi przesuwne i to samo na rolkach, to są rolki, tak, i to samo było z drugiej strony do tego składziku, aczkolwiek powiem Wam od razu, że te drzwi akurat tutaj z tej strony, z tego boksu, bardzo szybko zostały przez konie wystawione, także, a były bardzo ciężkie, więc tego typu rozwiązania ogólnie nie polecam. Wiata miała dach spadzisty, wymiarów niestety nie pamiętam, natomiast no, na pewno była olbrzymia. I teraz tak, jeśli chodzi tutaj o ten w zasadzie front wiaty, tutaj mi wskaźnik się zepsuł. Jeśli chodzi właśnie o ten front wiaty, tutaj były na połowie tak samo. Tu mieliśmy ścianę. Tu była ściana. I tutaj na tej ścianie również chowały się na rolce takie olbrzymie wrota. Natomiast one byłyby faktycznie ciężkie do wystawienia. Ona była otwarta, zasunięta w taki sposób, że te konie nie miały przez tą ścianę, na której ona się opierała, te wrota, nie miały możliwości jej po prostu wystawić. Natomiast te wrota były przesuwne i można było tą wiatę całą tutaj zamknąć. Nie? I co jest istotne, że w środku wiaty, też Wam tutaj narysuję, była po prostu powieszona taka belka. No tam trochę nie będzie widać. I na niej można było gdzieś tam zawieszać żłoby, tak, takie z haczykami, czy też przywiązać do niej po prostu konia, tak żeby ten koń po prostu ewentualnie nie zaglądał do sąsiada w momencie, kiedy skończył już jedzenie. I na przykład wtedy przymykaliśmy te wrota, tak, i pojedynczo wypuszczałyśmy na zewnątrz konie, jeżeli robiłyśmy karmienie tutaj w środku, no bo weźmy pod uwagę, że jednak są różnego rodzaju czynniki atmosferyczne i nam ludziom się nie chce moknąć na deszczu, nie? I wtedy się fajnie było schować do tej wiaty, bo ona się znajdowała w środku, natomiast my bardziej wykorzystywaliśmy ją, pomimo że ona była na padoku, to bardziej była wykorzystywana przez nas ludzi właśnie do tego typu zabiegów jak karmienie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, niż jak konie. Natomiast powiem Wam szczerze, że tak, no w momencie, kiedy mamy chów zewnętrzny i nie mamy żadnego budynku gospodarczego, to faktycznie warto jest przemyśleć taką funkcjonalną wiatę, tylko podkreślam, robimy funkcjonalność pod siebie, tak? I na przykład tutaj, nie wiem, zrobić już bardziej jakąś podmurówkę i na przykład składzik na swój sprzęt jeździecki, czy jakąś tam paszę, tak żeby te myszy tam cię nie dostały, wiadomo. I to w ten sposób gdzieś tam mieć i też żeby się konie do tego nie dostały, żeby to nie było może na rolkach, tylko jakieś takie zamykane narzędzia, które by nam się przydały i to jest jak najbardziej funkcjonalne. Natomiast jeżeli faktycznie też nie mamy budynku gospodarczego, bo przede wszystkim żeby przyjąć takiego kowala, weterynarza, czy też po prostu osobę od zębów, no bo koniom też są robione zęby, tak, no to warto jednak jest to mieć schronienie, gdzie będzie też prąd i cała reszta i takie coś skonstruować. Tak? Natomiast teraz Wam narysuję wiatę, a w zasadzie na podstawie tej, którą już mam, pokażę Wam wiatę, którą bym sama skonstruowała w momencie, kiedy będzie las na padoku, kiedy będzie ten dostęp. Zresztą nawet jakby jego nie było, to też bym taką skonstruowała. Zrobiłabym ją typowo pod siebie i na przykład postawiłabym ją w ten sposób, że tu są filary. I tak naprawdę
zrobiła tylko dwie ściany, tak? To są te ściany. I tutaj ta ściana byłaby pusta na przykład i ta ściana, no to w zależności od wiatru jak wieją. I na pewno to co bym zrobiła, to bardziej bym tutaj zrobiła to po łuku. Z tego względu, żeby właśnie konie nie miały, bardziej kontur rozwarty, tak? Żeby nie miały możliwości gdzieś tam zagonienia się w ten kozi róg, to co już wcześniej mówiłam. No i też mają możliwość jak gdyby schowania się za tą wiatką po prostu. No i tutaj tak samo bym skonstruowała gdzieś tam takie belki do karmienia, do których mogłabym te konie gdzieś tam po prostu przywiązać, tak? Przywiązać, czy też, nie wiem, zaczepić tak samo sól, bo to też jest istotne. I coś takiego bym wolała skonstruować w momencie, gdyby to miało służyć typowo po prostu pode mnie, dla na przykład moich kilka koni. Natomiast to wszystko, słuchajcie, tak jak mówiłam już wcześniej, należy po prostu dostosować do Waszych możliwości i zapotrzebowania przede wszystkim, bo każdy z nas myślę, że po prostu będzie miał inne oczekiwania względem takiej wiaty. Natomiast to są tylko i wyłącznie takie moje suche podpowiedzi i też takie moje doświadczenia w tym wszystkim. No i oczywiście to, co jest też istotne, to dostęp do wody. I warto jest to zaplanować w taki sposób, żeby z wiadrami za daleko nie latać. No super, jeżeli na obszarze, w którym konie przebywają, też jest staw, w którym po prostu jest woda, nie wiem, wybija źródło, czy też po prostu ta woda tam jest i one mogą z niej pić. Natomiast wodopój jest bardzo ważny i też dużo osób pytało, co z zimą, no jak woda zamarza. No bo po prostu co, lejemy do wanny wodą, tak, wiadrami. Natomiast to też tak jest, już to też przy okazji jednego filmiku mówiłam, jest system w Skandynawii akurat podpatrzony, gdzie oni mają taką, tak jak mówiłam też już wcześniej, nie jestem hydraulikiem, ale jest taka sztyca głęboko w ziemię wbita, która ma bezpośrednio, otwiera właśnie z dołu ten zawór wody i dzięki temu ta woda nie zamarza, bo tam woda po prostu, bo poniżej te temperatury są znacznie wyższe, są na plusie i dzięki temu stamtąd otwierając ten zawór wody mamy cały czas jakby dopływ, mamy cały czas dopływ wody i to jest myślę takie jedno z lepszych rozwiązań i takie coś też bym sobie zafundowała w momencie, kiedy taki chów będę po prostu gdzieś tam projektować ponownie, podejrzewam, że już dla swoich koni. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że powiedziałam tu o wszystkim, aczkolwiek tak jak zawsze pewnie będę miała to poczucie, że jednak nie. Ale tak jeszcze patrząc na te punkty, to przy pastwiskach i przy tych padokach ogółem, to też pamiętajcie o tym, że w zależności od tego, jak duży macie obszar, ważne jest to, że jak, no nie wiem, podzielicie ten padok na kwatery dla tych swoich koni, oczywiście też, żeby to obszarowo nie były jakieś tak zwane klitki, to w momencie, kiedy mamy takie kwatery, ważne jest to, żeby ta ziemia, ta arni po prostu odpoczywała i dać jej tam 3-4 tygodnie na to, żeby ta trawa do 15 cm urosła i jeszcze raz znowu tam konie wpuścić, bo tak to też będziecie mieć po pastwiskach i taka wiedza też jest niesamowicie istotna, bo później się okazuje, że no tyle z naszej trawy, tyle z naszych łąk, bo po prostu wszystko zostało zadeptane, a można było tego uniknąć. Natomiast no osobiście no polecam faktycznie zagospodarowanie, żeby to było jednak ten hektar na konia i wtedy się okazuje, że w zasadzie to nie trzeba martwić się poniekąd o tą darę, bo te konie same migrują po tym terenie i wyszukują tą trawę i tamtej, której nie jedzą, ona w sposób naturalny zaczyna po prostu wzrastać i przynajmniej u mnie nie było czegoś takiego, że w którymś z placy akurat zrobiły na danym właśnie pastwisku jakieś takie klepisko, tylko wszystko było z cyklem zgodnej natury, po prostu zdążyło odrosnąć i one wtedy znowu się na nowo interesowały tamtą trawą. Zresztą i było tyle, że one naprawdę tego nie przejadły. Także tak to wyglądało. No i jeszcze takie podsumowanie moje, to jest chyba już taki mój standard. Uczmy się teorii, by w praktyce nie pozostać partaczami. I faktycznie jest dobrze znać tą teorię, o ile gdzieś tam wcześniej już powiedziałam, że gram praktyki jest cenniejszy niż jak to na teorii.
to ta teoria jednak jest mimo wszystko ważna, bo zupełnie inaczej można praktycznie podejść do pewnych tematów. Oczywiście pewnie będą rzeczy, które jeszcze w międzyczasie wyjdą po drodze, bo to jest, słuchajcie, koń to jest organizm żywy i tutaj my również musimy żywo za nimi podążać i się ich uczyć dosłownie. I w momencie, kiedy faktycznie zabezpieczamy taką przestrzeń dla koni i je w ten sposób utrzymujemy, to zawsze będzie coś wychodzić. Ale przede wszystkim, myślę, nie bać się tego, porzucić jakąś tam obawę, kontrolę i tak dalej. I po prostu gdzieś obserwować te swoje stada. I one wam prawdę powiedzą i pokażą, gdzie lubią przebywać, co lubią robić i nauczą was po drodze, tak jak było to na moim przykładzie, że po drodze się dosłownie wielu rzeczy uczyłam, będąc rzuconą na głęboką wodę. Natomiast teraz z perspektywy czasu dużo lepiej się z tym wszystkim czuję, co już wiem i faktycznie śmiać mi się chce z tych moich obaw i tak jest, podejrzewam, że w większości przypadków, że po prostu czegoś się gdzieś tam obawialiśmy na samym początku, a później to już jest dla nas śmieszne, że kiedyś tak było. Także no, życzę wam, żebyście szli z różnymi naukami przez świat, zdobywali wiedzę, poszerzali swoje horyzonty. No i też dziękuję wam za uwagę. Kończę tym samym ten odcinek, tym odcinkiem w zasadzie tą serię i myślę, że w następnej serii będzie już publikacja w zasadzie o chowie zewnętrznym. Natomiast chowie zewnętrznym i korzyściach płynących z natury, ale tu już w odniesieniu do użytkowania takich koni, tak? Co możemy właśnie wynieść z tego, jakie są różnice już versus użytkowaniem pod siodłem, czy też no, tam, gdzie ten człowiek ma styczność. Także dziękuję wam jeszcze raz za uwagę i do następnych prezentacji.